Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 18 u mnie na kanale. Oczywiście dzisiaj, jak co piątek, pora zająć się draftem i w dzisiejszym odcinku zajmę się draftem 1/8 Ligi Mistrzów. No ostatnio klimat Ligi Mistrzów powrócił, znów można oglądać naprawdę świetne mecze, także stwierdziłem, że dzisiaj będę wybierał zawodników z klubów grających w 1/8 Ligi Mistrzów. Także zasady bardzo proste, zobaczymy co ciekawego uda nam się złożyć z tego wszystkiego. Mamy 16 zespołów, więc naprawdę jest z czego wybierać. Także no co, ja już nie będę przedłużał, przechodzimy do draftu. Aha, jeszcze jedno przypomnienie, jeśli chcielibyście kolejne takie odcinki z tej serii, piszcie pod spodem, jaki następny draft miałbym zrobić, jaki chcielibyście zobaczyć draft w moim wykonaniu. No i ci, którzy jeszcze nie subskrybują, pod spodem przycisk subskrybuj, lecimy po 800 tysięcy subów, oby jak najszybciej. Tymczasem pora na draft. Myślę, że formacja 4-3-2-1 będzie naprawdę idealna, jeśli chodzi o ten draft. I kogo tutaj wybieram? No wybór jest prosty, Cristiano Ronaldo, wersja Totti oczywiście. No tutaj niestety nie mam żadnego zawodnika z Ligi Mistrzów, więc weźmy sobie, może niech to będzie Zaratę po prostu. Na prawej stronie, skoro jest Cristiano Ronaldo, musi się pojawić Leo Messi, czyli Barcelona. Mamy Real Madrid, mamy Barcelonę, oczywiście no dwóch pewniaków, jeśli chodzi o awans z fazy grupowej. A teraz zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie dalej. Kevin De Bruyne wersji Totti, Manchester City, który ostatnio, teraz zobaczę sobie na ściągę, tak, 4-0 wygrał z Basel, więc no ja wybieram De Bruyne'a. Na razie wygląda to naprawdę spoko, przejdźmy do kolejnych moich wyborów. Kto tutaj będzie? Kovacic. Jak najbardziej Kovacic będzie pasował do Cristiano Ronaldo, da mu tutaj troszkę zgrania. No i przejdźmy do mojego trzeciego pomocnika. I kogo teraz wybrać? Mam dwie opcje. Albo to może być Nainggolan, jeśli chodzi o Romę, to grają z Szachtarem i mamy też... nie, to jest jeden wybór tylko, Nainggolan. Atletico przecież nie awansowało do dalszej fazy, Mam nadzieję, że gdzieś się nie pomylę i nie zgubię jakiegoś zawodnika FC Basel lub coś w tym stylu, bo wiadomo, że przy takich zespołach mniej popularnych troszkę łatwo się pomylić. Tymczasem, czy mamy tutaj jakiegoś zawodnika? Chyba tak, Besiktas, nie? Z Besiktasu mogę wybrać sobie. Braga nie gra dalej, Getafe też nie, Milan i Marsylia oczywiście również nie, więc Besiktas. Jeśli chodzi o środkowych obrońców, to najbardziej tutaj będzie mi pasował Varane. Mamy taką trójkę właśnie z Realu Madryt, jeszcze Marcelo w wersji Dot, jakby się tutaj trafił, to byłoby super. No i przejdźmy do kolejnego środkowego obrońcy. No i to może być tak, może być Facio, może być Fernandez, może być Hummels, oczywiście Kościelny odpada, i może być też Benatia, więc naprawdę kilka ciekawych wyborów. Najbardziej pasowałby mi tutaj ten Facio, który połączyłby fajnie Nainggolana, tylko ma 30 tempa i to jest jego minus na pewno. Fernandez pasowałby do Varana, ale nie chciałbym mieć aż tylu zawodników w Realu Madryt, więc wybieram Bayern. Bayern, który gra z Besiktasem, więc tak to będzie wyglądało. Przydałby się teraz Neuer albo ktoś na prawą stronę obrony. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy do wyboru. Czy jest ktoś w ogóle? A tutaj nie ma nikogo. Tutaj niech to będzie Smolnikow, ale i tak będę go musiał zmienić. Tak samo jak mojego napastnika. I kto powędruje na bramkę? No to mi rzucili dobrych zawodników. Czyli bramkarza też będę musiał dać jakiegoś innego, więc niech to będzie Beto. Czyli tak wygląda moja jedenastka. Teraz czas na ławkę rezerwowych. No i muszę wam powiedzieć, że najpierw wymienić muszę bramkarza, prawego obrońcę i napastnika, żeby był skład zawodników tylko właśnie z Ligi Mistrzów. Ciekawe wybory, nie mówię, że nie. Jest Martial, mogę wybrać Di Maria, Ribery'ego albo Sancheza. Jeśli chodzi o Ribery'ego, czy on by mi tutaj pasował? No niezbyt, Di Maria pasowałby do Messiego. I to jest też dobry pomysł, ale mamy również Sancheza z Manchesteru United. Wiecie co, ja wybieram w takim razie Sancheza, taki smaczek trochę, też ukłon w stronę kibiców Manchesteru, mam nadzieję, że to docenicie. I mam nadzieję też, że Manchester wygra z Sevillą. I przechodzimy sobie do kolejnych zawodników. Co my tutaj mamy ciekawego? Monaco, Napoli, no chyba tutaj nikogo nie będę mógł wybrać. Weźmy sobie kogoś słabego po prostu, niech to będzie Hurtado. Mam nadzieję, że nigdzie nie zrobiłem błędu, bo jeśli tak, to dajcie oczywiście znać. Co tutaj się dzieje? Gareth Bale, no proszę, w takim razie on wędruje na atak. I w tym wypadku tutaj Sanchez może wchodzić z ławki rezerwowych i to będzie naprawdę fajna zmiana. Okej.
Do tego dorzucę sobie Hazarda, czyli klub oczywiście Chelsea. Chelsea gra z Barceloną. Jestem w sumie ciekaw tego meczu, to może być naprawdę fajne spotkanie. Kolejny zawodnik. To będzie Sturridge, tak mi się wydaje, że on będzie jedyną opcją tutaj. Sturridge, czyli Liverpool. Liverpool gra oczywiście z Porto. Oczywiście teraz tak sobie sprawdzam, patrząc na bok, żeby się nie pomylić z tym wszystkim, bo to jednak jest 8 par. Zobaczmy dalej. Marcelo w wersji... Pięknie, no tego chciałem i Adriano teraz dajemy sobie na prawo i dzięki temu brakuje mi tylko bramkarza z klubu, który gra w Lidze Mistrzów i jesteśmy w domu. Kolejnym moim wyborem będzie El Sharawi, także jego sobie dorzucę, oczywiście Roma. Dobre połączenie z Nainggolanem by w sumie było. Następnego piłkarza, kogo my tu możemy wybrać? W zasadzie to nikogo, więc weźmy sobie Isco i to nie jest ten Isco. I kolejnym moim, wyborem będzie Pjanić. Mamy tutaj Juventus, tylko czy Pjanić będzie pasował lepiej niż De Bruyne? No tak średnio, takie samo zgranie, więc wolę zostawić sobie De Bruyne'a. No i przechodzimy już powoli do obrońców. Mamy tutaj obrońcę z Liverpoolu, jest Milner. I to on będzie moim jedynym wyborem, którego tutaj mogę dokonać, więc nic na razie mi to nie daje. Pozostało mi jeszcze dwie karty do wyboru i w tym momencie to jest i tak bez znaczenia, kogo ja wybiorę, ponieważ Borussia nie gra oczywiście w 1/8 Ligi Mistrzów i te zespoły, które tutaj teraz też są, również nie grają. No i wielka chwila, potrzebuję teraz bramkarza klubu, który gra w Lidze Mistrzów, bo jak nie, to będzie tam musiał grać jakiś inny zawodnik. A Monaco, dlaczego Monaco nie awansowało do kolejnej fazy? No cóż, słuchajcie, w takim razie ja teraz muszę szybko zdecydować, kto będzie moim bramkarzem. To nie będzie proste. Decyzja podjęta. Sturridge na bramce, mam nadzieję, że nie wpuści za dużo. Naprawdę szkoda mi troszkę tego draftu, bo fajne karty trafiłem. 3 karty Toty, karty specjalne, które są bardzo fajne do grania. No mamy też fajną ławkę rezerwowych, także wielu zawodników z Ligi Mistrzów. Tylko brakło bramkarza. No cóż, idę szukać mojego pierwszego rywala. Zobaczymy, jak to będzie. Jaki ma skład mój przeciwnik? No taki, którym raczej strzelać bramki będzie w stanie bez problemu. Suarez, Del Piero, jest Nainggolan również, Rakitic, w ogóle ładne są te karty, będą w tym mecz. Marcelo w wersji Toty, przede wszystkim ma bramkarza. Dobra, taktyka na ten mecz po prostu jest taka, strzelić więcej niż mój przeciwnik i więcej niż puści mój bramkarz. I to wszystko. Ale pierwszy dobry strzał w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Spróbujmy to zrobić tak, delikatne wystawienie. I Ronaldo technicznie, tak jest, pięknie. 1-0, piąta minuta spotkania. I o to chodzi, Cristiano Ronaldo. Dlaczego z 14, to nie wiem, ale jak teraz ten mecz wygram, to mu to zmienię następnym razem. No nie, akurat musiałem przegrać tą główkę. 1-1, 8 minuta, Suarez. No Sturridge bez szans, nawet nie wiem, czy normalny bramkarz by to obronił. To się nazywa odpowiedź. Leo Messi! 9 minuta. W ogóle Messi w koszulce Realu Madryt, a to dziwnie wygląda. Ale to zrobił Cristiano. 3-1. 26 minuta spotkania. Naprawdę ładnie póki co to wygląda. Tylko po prostu jak biegnie mój przeciwnik pod moją bramkę, to od razu mam wrażenie, że każdy jego strzał to będzie gol i pewnie też tak się stanie. Tylko on cały czas szuka wrzutek. Nie wiem dlaczego, ale nie mój problem. Okej. Łapkę w górę za to możesz zostawić, nie? Fajnie by było. Co za gol. Co tu się dzieje? Jak ja się odpaliłem teraz w tym meczu? To wszystko wyszło idealnie w tempo. I kolejna bramka. 6-1, Cristiano Ronaldo. Dobry początek drugiej połowy tego spotkania i... W sumie De Bruyne też może. 7-1. Kółeczko śmierci EA, zobaczymy. Co się wydarzy teraz? Pewnie wyszedł.
Rage quit mojego przeciwnika, 4 bramki Ronaldo, 2 bramki Messiego, 1 bramka De Bruyne, 10-0 ocena Bale, 10-0 ocena Cristiano Ronaldo. Naprawdę fajne spotkanie w moim wykonaniu i co ciekawe, udało mi się wygrać ten pierwszy mecz, mimo tego, że na bramce był Sturridge. Zobaczmy w takim razie na skład mojego drugiego przeciwnika. Co tutaj mamy ciekawego? Ronaldo, Suarez, Paulo Dybala, man of the match, Robben, do tego kilka innych ciekawych, naprawdę fajnych kart, jeśli chodzi o granie nimi, ale z grania to tutaj nie ma za dużo. No zobaczymy, czy ten przeciwnik jednak pójdzie po rozum do głowy i będzie po prostu strzelał z dystansu i przez to będę tracił bramki, bo oczywiście mam Sturridge'a na bramce, o czym zapomniał chyba mój poprzedni przeciwnik, czy też będzie grał tak jak właśnie tamten. Normalnie jakby był inny bramkarz, normalny, nominalny na mojej bramce. Zaczyna się dobrze, 1-0, Leo Messi, druga minuta. Aj, Messi, kolejna dobra sytuacja i to mogła być jego druga bramka w tym meczu. Póki co, mój przeciwnik jeszcze pod moją bramką nie był, ale to teraz się może zmienić, zobaczmy. Okej, dobra, już wiem, że będzie strzelał z dystansu. Piękne podanie do Ronaldo, bramkarz wychodzi, Cristiano Ronaldo, 2-0, 18 minuta spotkania, co się dzieje w tym odcinku? Ale rozklepali, ale tu... Ja naprawdę nie wiem, co ja gram w dzisiejszym odcinku i jestem ciekaw, czy to się utrzyma, ale... What? To w ogóle wpadło jeszcze chyba od poprzeczki. Zobaczmy. Tak, od poprzeczki. Cristiano Ronaldo 4-0. Ja nic nie będę mówił. Wy to wszystko widzicie. Widzicie, jak te bramki padają. Nic to też nic ująć. Cristiano Ronaldo 5-0. 37 minuta spotkania. Strzał z pierwszej piłki. Fajne rozegranie. Chyba jest po meczu. Drugi przeciwnik, drugi rage quit po raz drugi, Ronaldo i Bale. Ocena 10-0, nie wiem jaką miał ocenę Messi przedtem, ale teraz ma również dziesiątkę. I kto by pomyślał, że ja takim składem dotrę do półfinału, gdzie trafię na takiego przeciwnika. Cztery karty Toty, do tego ikona i mnóstwo informów. 90 oceny, 93 z grania. No i to może być ciekawe spotkanie, to na pewno będzie ciekawe spotkanie. Ajajaj. 1-0. Pierwszy strzał celny na moją bramkę. Oczywiście Leo Messi. No Sturridge tego nie obroni. 8 minuta. Co tutaj nie było spalonego? No nie, no 2-0. Ale tutaj nie miałem nic do powiedzenia w ogóle przy tym. Ale mu spadła pod nogi piłka. Bale, prawa noga. Nie wyszło, Messi, ale tutaj zamieszał, Leo Messi. Jeszcze podanie do Ronaldo, odklepmy to, na spokojnie, Cristiano w polu karnym, Ronaldo i nie ma nic niestety. Oj, Cristiano nie dogonie, Sturridge wątpię, żeby to obronił. 3-0, no widzicie, jak jest koleś, którego nie potrafię zdominować na tyle, żeby nie oddało strzałów na moją bramkę, to tak się skończy to spotkanie, no ciężko będzie to wygrać. Ale jest Messi, jest odpowiedź, 3-1. 22 minuta, już w ogóle 4 bramki. No nieźle. Co? Tutaj nie było... Sturridge nie potrafi w sytuacji sam na sam, kiedy wychodzę, zrobić czegoś takiego, żeby zostać do końca na nogach. On się po prostu kładzie i każdy lob będzie się kończył właśnie tak, no 4-1. 5-1 Leo Messi z dystansu. Oj, oj, oj. Szkoda, nie, to Gomez. Gomez też potrafi przymierzyć. No jeszcze De Bruyne, no walczę, naprawdę walczę jak tylko mogę. Ale widzicie, no praktycznie każdy strzał na moją bramkę to jest gol po prostu, no 5-2. Dwie bramki strzelone, ale co z tego, jak musiałbym jeszcze 3 trafić, żeby był przynajmniej remis i nie tracić żadnej już w tym spotkaniu.
To jest karny? Czy rzut wolny? Chyba rzut karny. Tak mi się wydaje, że De Bruyne faulował Ronaldo w polu karnym już. Delikatny rzut karny. Wykonany w prawo. Tak jest. 5-3. Specjalnie patrzyłem w lewo, żeby się tam rzucił. Jeszcze dwie bramki. Gareth Bale! 5-4. Jeszcze jedna bramka, panowie. Za ciosem teraz. Aj, lipa. 6-4. Ale błąd teraz w obronie. A jak już widzę, że on wychodzi sam na sam, to już wiem, że to jest pewna bramka. Nie! Wypadła! No nie wierzę w to, Cristiano, jaki pech teraz. Zobaczmy może jeszcze. Może teraz drugi raz z lewej nogi. Rzut karny! Drugi rzut karny w tym meczu. Trzeba to wykorzystać. Dobra, patrzmy się w lewo. I w środek. Ej, to miało być w środek. Ale fart teraz! I miałem się patrzeć w lewo, a patrzyłem się w prawo. Co ja w ogóle... Nie, mniejsza z tym. 6-5, to najważniejsze. Nie, tak, jest gol! 6-6, Nainggolan! 80. minuta spotkania, jaka bramka, jaki strzał! Wyrównałem to! Jakim cudem, to nie wiem, ale to wyrównałem. Nie... 7-6. No tego nie mogę powstrzymać, to Starić tego nie obroni. Jeszcze 10 minut, żeby strzelić znów bramkę. I koniec, to już jest koniec. Tego już nie odrobię. Salah 8-6, 87. minuta spotkania. Celny strzał na moją bramkę. Ale niestety, ale no chyba nie powiecie mi, że to było... To był słaby draft w moim wykonaniu, bo naprawdę bez bramkarza zrobić coś takiego, takie emocje, takie spotkania, jeden z najfajniejszych draftów według mnie, jakie wrzuciłem na YouTube'a, także mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja już się pogodziłem z tym, że tutaj na dwóch bramek to już nie odrobię, bo to już jest nierealne. Robiłem co mogłem, starałem się jak mogłem, no ale jednak widzicie, no to, że nie miałem bramkarza, zdecydowało, ale to nie jest żadna wymówka, na takie zasady ani inne sobie ustaliłem. Cristiano jeszcze strzela na 8-7. Co za wynik w ogóle, jaki hokej. I koniec, koniec tego spotkania. Przegrywam jedną bramką po niesamowitym meczu, naprawdę. Ile tutaj się działo? 3 bramki Ronaldo, do tego jedna Bale'a, jedna Messiego, De Bruyne'a, Nainggolana. Naprawdę fajny mecz, no Starić ocena dość taka średnia, no ale nie oszukujmy się, no jak on może mieć inną ocenę. Zobaczmy jeszcze, jakie będą nagrody. Naprawdę mega fajny draft, ładne bramki, fajne mecze. Oglądało wam się na pewno super, także zobaczmy, co ciekawego jeszcze tutaj dostanę. Duża złota paczka premium. I co my tutaj mamy w środku? Trzeba to otworzyć i może dostanę kogoś fajnego. Oj, w pierwszej paczce na pewno nie. Tutaj wątpię, że ktoś dobry będzie. Oj. I druga paczka przed nami. Kto będzie w środku? O, coś się zaświeciło przynajmniej. Mamy ekrany, no proszę. Niemcy, środkowy obrońca, Juventus. 83 overall Hüvedes, także no, nie ma co narzekać. Resztę sobie raczej skwikseluję. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. I na koniec chciałem wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej sprawie. Dotarła do mnie koszulka, jak widzicie, z podpisami innych youtuberów. Koszulka, która powędruje na aukcję charytatywną. Zaraz zostanie podpisana też przeze mnie. Także przekazuję ją dalej. Koszulka będzie wędrowała, zbierała podpisy. A na koniec, tak jak powiedziałem, trafi na aukcję. Wszystkie szczegóły tego macie pod spodem w opisie. Myślę, że inicjatywa naprawdę bardzo fajna. Także dlaczego by nie? Zawsze bardzo chętnie biorę udział w tego typu akcjach. Także ja to podpisuję. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie. I piona.